17 listopada w Centrum Kulturalno-Artystycznym w Kozienicach odbyła się konferencja zorganizowana w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w powiecie kozienickim, a zaprosili na nią Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach, Starostwo Powiatowe oraz Gmina Kozienice. Bardzo się cieszę, że to właśnie Kozienickie Centrum Kulturalno-Artystyczne stało się dzisiaj powiatową, a może regionalną stolicą i świętowaniem polskiej przedsiębiorczości. Bardzo to ważne, że na takiej konferencji spotykają się trzy główne strony, czyli przede wszystkim pracodawcy, przedsiębiorcy, osoby prowadzące działalność gospodarczą, samorząd terytorialny, który żyje dzięki przedsiębiorcom, ale żyje również dla przedsiębiorców, organizując usługi społeczne. I z trzeciej strony nauka, przedstawiciele nauki. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, powiatowych i gminnych, dyrektorzy jednostek powiatu i gminy Kozienice, pracownicy starostwa oraz Urzędu Miejskiego w Kozienicach, przedstawiciele firm, instytucji i związków zawodowych. W programie spotkania przewidziano 8 prelekcji. Były one poświęcone tematyce związanej z szeroko pojętym biznesem. Andrzej Spytek z Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach poruszył kwestię jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, które są szansą na własną firmę. Artur Maciaszczyk natomiast z Radomskiej Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie przybliżył, jakie środki czekają na przedsiębiorców w Krajowym Funduszu Szkoleniowym. Była także mowa o funduszach europejskich dla przedsiębiorstw w perspektywie finansowej 2014-2020. Temat ten przybliżyła Marzena Gajos z Radomskiego Oddziału Zamiejscowego Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych. Nie zabrakło także kwestii prawnych. Podpułkownik Radosław Salak, dyrektor Zakładu Karnego w Żytkowicach, przedstawił zasady zatrudniania osób pozbawionych wolności. Znany już kozieniczanom z debaty naukowej poświęconej finansom samorządu terytorialnego, która odbyła się w Kozienicach w maju tego roku, skupiając w Centrum Kulturalno-Artystycznym wykładowców naukowych z całego kraju, dr Piotr Morzyłowski swoją prelekcję poświęcił tematowi. Jednorazowo amortyzacja wydatków do 100 tysięcy złotych sposobem na optymalizację podatków. W sierpniu tego roku ustawodawca wprowadził właśnie możliwość skorzystania przez przedsiębiorców z jednorazowej amortyzacji nowych środków trwałych do kwoty 100 tysięcy złotych. Obowiązuje to raptem kilka miesięcy. Nie wszyscy przedsiębiorcy być może o tym wiedzą, stąd pomysł, żeby tą informację przedstawić. Jest to na pewno dobre rozwiązanie, które nie tylko pozwoli zaoszczędzić na podatkach, ale przede wszystkim wymienić park maszynowy, bo tutaj jest mowa o nowych środkach trwałych, w szczególności o maszynach, urządzeniach. Podczas konferencji nie zabrakło akcentów lokalnych. Irena Bielawska, prezes LGD Puszcza Kozienicka, przedstawiła bowiem możliwości finansowania rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kozienickim z Unii Europejskiej za pośrednictwem lokalnej grupy działania Puszcza Kozienicka. Natomiast o współpracy Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu z otoczeniem społeczno-gospodarczym regionu, kluczowych obszarach i dobrych praktykach opowiedział reprezentujący tę uczelnię dr Piotr Chojnacki. Staramy się dostosować ofertę uczelni do aktualnych potrzeb rynku pracy. Uruchamiamy nowe kierunki. Uruchomiliśmy kierunek finanse i rachunkowość. Współpracujemy z przedsiębiorcami regionu, zapraszamy ich na spotkania w ramach Rady Programowej Pracodawców. Dzięki temu uzyskujemy informacje, jakich kandydatów potrzebują firmy. Udało nam się uruchomić unikatową specjalność w skali kraju, informatyka w systemach pomiarowych. Dzięki temu studenci część zajęć odbywają w laboratoriach Radwagu. Zajęcia prowadzone są przez specjalistów z firmy Radwag, przez praktyków. Cykl zaplanowanych podczas spotkania wykładów zamknął burmistrz gminy Kozienice dr inżynier Tomasz Śmietanka, który poruszył kwestie dotyczące samorządu gminy oraz lokalnej przedsiębiorczości, zastanawiając się nad ich wspólnotą i przeciwieństwem interesów. To są bardzo istotne relacje, bo z jednej strony gmina funkcjonuje dzięki tym podmiotom w dużym stopniu, uzyskując od nich dochody własne,
ale z drugiej strony gmina za te pieniądze organizuje wszystkie usługi społeczne, komunalne i techniczne, które są potrzebne tym przedsiębiorcom. Podczas trwania konferencji dla zainteresowanych, nie tylko uczestników spotkania, ale i mieszkańców, w patio Centrum Kulturalno-Artystycznego dostępne były stoiska informacyjno-promocyjne instytucji otoczenia biznesu. Można było tam uzyskać bezpłatne porady i zapoznać się z bogatą ich ofertą. Patronat honorowy nad konferencją sprawowali Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego, Andrzej Jung, starosta powiatu kozieńskiego, dr inżynier Tomasz Śmietanka, burmistrz gminy Kozienice. Spotkanie poprowadził zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach Krzysztof Zając.